Na naszej stronie internetowej pod koniec spotkania podamy linki na czacie i też wyślemy w mailach. Na naszej stronie internetowej jest cały harmonogram tych wszystkich wydarzeń, łącznie z terminami, kiedy one się odbędą, także na spokojnie będzie można sobie tam zajrzeć. A teraz chciałabym przejść do tej rozmowy na temat, co szkołom dał udział w programie Całościowy Rozwój Szkoły i skąd tak naprawdę początek, skąd wziął się pomysł na to, aby wejść w taki dwuletni program, bo działań jest dużo, jak Mirka wspomniała, i warsztaty, i spotkania dyrektorów, i liderów, kurs internetowy, także działań jest dużo, ale działania są przewidziane na 2 lata. I początek, od czego to się zaczęło? Skąd taki pomysł, skąd taka wizja? I głos pierwsza zabierze pani Beata Październik. Bardzo proszę. Serdecznie witam wszystkich odważnych dyrektorów. Przed wami decyzje bardzo ważne, ale chciałabym się tutaj podzielić swoimi doświadczeniami właśnie wejścia w całościowy rozwój szkoły w program i jak to było. Początek był, jakby kilka powodów było przystąpienia do tego programu. Pierwszy był taki, że 2-3 lata temu mieliśmy klasę czwartą, której tak naprawdę nie miało być. Była to klasa, gdzie zostały 6-latki i wtedy żeśmy sami podjęli decyzję, że będziemy trudna klasa pod względem wychowawczym, pod względem nauki, edukacji, umiejętności poznawczych. I postanowiliśmy w czwartej klasie, kiedy spotkaliśmy się w zespole, jak pomóc uczniom. Zaczęliśmy ze swoich doświadczeń, które mieli nauczyciele w kwestii oceniania kształtującego, z jakichś luźnych szkoleń, bardzo odbytych w minionym czasie, zaczęliśmy pewne elementy wdrażać. Ale doszliśmy do wniosku, że sama nasza wiedza i samo kształcenie i nie do końca nam wystarcza, że potrzebujemy ogromnego wsparcia z zewnątrz, które pozwoli nam mocniej pracować z tą klasą, ale też i wartości, jakie niosło ocenianie kształtujące, wdrażanie elementów oceniania kształtującego, a tak naprawdę to były cele, kryteria i tak na tym to nam się już kończyła nasza umiejętność i nasze możliwości. I wtedy, rozpoznając sytuację, no, zwróciliśmy się do instytucji Centrum Edukacji Obywatelskiej, które ma ogromne tutaj doświadczenie we wdrażaniu oceniania kształtującego i postanowiliśmy przystąpić do programu Całościowy Rozwój Szkoły, ten pierwszy etap. I też była taka duża potrzeba, która wynikała z zdań, które otrzymywałam od nauczycieli, że oni chcą. Czyli tutaj u nas była taka oddolna inicjatywa nauczycieli, nie było to narzucone w żaden sposób. Ja miałam doświadczenie pracy z ocenianiem kształtującym, bo tak naprawdę z Centrum Edukacji Obywatelskiej już od 2024 roku jeszcze w szkole uczącej się właśnie były wdrażane te elementy oceniania kształtującego, ale inny zespół, bo dyrektorem jestem tutaj od 1 lipca 2018 roku, no, wymagało innego podejścia, nie narzucania i to było cenne, że to było coś oddolnego. I właśnie zaczęliśmy praktykować to ocenianie kształtujące i rozszerzać je, bo tutaj jest ważne, że nasze umiejętności zaczęły się poszerzać. Nie zostaliśmy tylko na etapie celów lekcji w języku nauczyciela, w języku ucznia i w kryteriach, tylko dalej szliśmy do tego, co jest ideą oceniania, czyli informacji zwrotnych, bo na to właśnie pozwala ten program. I mamy bardzo pozytywne opinie rodziców. My jesteśmy już na końcu tego programu, w tym momencie ostatnie dni i kończymy, czyli to też pokazuje, że można przejść, mimo nawet pandemii, można to zrealizować. I przepraszam, wejdę ci w słowo, na końcu programu, ale pierwszego etapu, tego etapu podstawowego, tak? Podstawowego. Przed wami etap drugi. No drugi, tak, decyzja o podjęciu działań w drugim.
I teraz też mam bardzo dużo informacji teraz właśnie spływających od rodziców, jak ważne jest to dla nich, jak powstaje dialog z rodzicami na temat, został uruchomiony tak naprawdę ten dialog z rodzicami na temat ocen, że rodzice, teraz była wypełniana ankieta na temat informacji zwrotnej i rodzice właśnie swoje propozycje przekazali. Także uruchomienie tego programu teraz spływają bardzo duże dla nas takie informacje, jak ten program działa, jakie dokonuje zmiany, jak uruchamia się współpraca właśnie z rodzicami, właśnie na tym obszarze nie żądań, ale też i tego, jak pomagać uczniom w uczeniu się. Bo to też był jeden z powodów, który też powodował, że przystąpiliśmy do tego programu, bo na pewno większość z nas sobie zadaje pytanie i obserwuje, jak zaradzić spadającej motywacji uczniów do nauki, tak? To jest ogromny problem, z którym się od jakiegoś czasu obserwujemy i borykamy, ale i też zdalne nauczanie też to powodowało i pandemia, że to coraz bardziej się ujawniało. I dzięki właśnie temu programowi i ocenianiu kształtującemu mogliśmy po prostu te rzeczy wdrażać. I bardzo, tak jak było powiedziane tutaj przez Mirkę, krok po kroku byliśmy prowadzeni. Dużo jest tych działań, ale jest też spokój i ogromne wsparcie naszego asystenta, naszego opiekuna i zarówno i dyrektorzy otrzymują ogromne wsparcie, bo mamy swoje spotkania, jak i nauczyciele mają swoje oddzielne. To idzie w różnych kierunkach, także bardzo pozytywne zmiany nastąpiły. Ja obserwuję w myśleniu też przez ten czas, te 2 lata, przetoczyła się u nas w szkole i dalej się toczy duża dyskusja na temat znaczenia ocen, ilości ocen, jakości nauczania i my jeszcze tej dyskusji żeśmy nie skończyli, bo myślę, że to jeszcze nie jest ten czas, ale bardzo dużo właśnie poświęciliśmy czasu i jesteśmy teraz na koniec tego programu gotowi do zmian, kolejnych zmian, bo w trakcie te 2 lata to był czas, kiedy my po prostu żeśmy się zastanawiali, w jakim kierunku iść, co robić. Także bardzo dla nas dobry czas, dla mnie szczególnie, kiedy jestem dyrektorem tutaj 4. rok i to też pozwalało mi poznać nauczycieli właśnie od tej takiej strony typowo zawodowej, nauczycielskiej, tak? Jak oni postrzegają, jakie stosują metody, jak są gotowi do zmian, a trzeba powiedzieć, że grono nauczycielskie nie jest najmłodsze. Grono nauczycielskie to jest średnia staż 23 lata pracy. Także mimo wszystko nauczyciele otwarci, chętni do współpracy, bo wiedzący, że mają ogromne wsparcie. 2 lata pracy i planowania pracy szkoły właśnie z całościowym rozwojem szkoły. Także dziękuję na razie. To bardzo ważne, co pani mówi, to, że to nie była tylko decyzja dyrektora szkoły, ale też inicjatywa oddolna nauczycieli, czyli też pokazuje to taką pewną świadomość osób na i czujność na to, co się dzieje wokół, jak można by zadziałać, żeby polepszyć ten sposób nauczania dzieci, nauczania uczniów i uczennic. I też ważne, że poprawiają się relacje na różnym poziomie. I na poziomie uczniowie, nauczyciele, nauczyciele, rodzice, między dyrekcją a nauczycielami. To jest bardzo ważne i to też jest ważne, że to się nie dzieje z dnia na dzień. To jest praca, gdzie trzeba troszkę włożyć w wysiłku, się nie poddawać. Bo daje to efekt, tak? Daje to satysfakcję i widać realną zmianę w szkole. A jak to, Panie Jerzy, było u Pana w szkole? Jak to się zadziało? Skąd taki pomysł? Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają. Ja mam doświadczenia osobiste. Otóż mam 2 synów. Jeden już skończył szkołę podstawową, drugi jeszcze jest w szkole, w tej szkole podstawowej i w tej szkole od początku jej istnienia było ocenianie kształtujące. Było to coś dla mnie nowego, jako nauczyciela z wieloletnim stażem, przyzwyczajonego do ocen, a tutaj syn przychodzi i mówi, że on nie ma ocen.
on ma się nauczyć, on ma kryteria sukcesu, on się ma to nauczyć i ma tyle razy podchodzić, aż się tego nauczy. Nie na zasadzie, że dostanie ocenę i sprawa załatwiona, tylko musi posiąść konkretną wiedzę, umiejętności. I zauważyłem, jak wspaniale się moi synowie rozwijali dzięki właśnie tej idei kształcenia oceniającego w tej szkole. Pomyślałem sobie, czemu nie można by było tego przenieść do mojej szkoły. A ponieważ zostając dyrektorem, nabyłem tak zwaną moc sprawczą, czyli mogłem podjąć taką decyzję, ale wcześniej zrobiłem rozeznanie. Okazuje się, że w tej szkole, w której jestem, już próbowano to 10 lat wcześniej wdrożyć. Coś nie zadziałało, coś nie wyszło. I dlatego też pomyślałem sobie, że już jakieś doświadczenie mają nauczyciele. Znalazłem osoby bardzo zaangażowane właśnie w tę ideę i doszedłem do wniosku, że trzeba wejść, ale miałem obawy. Miałem obawy bardzo istotne, czy to już, czy może jeszcze troszeczkę odczekać. Jestem tym dyrektorem krótko i dzięki, nie ukrywam, dzięki temu, że porozmawiałem z dyrektorami, którzy są na studiach podyplomowych liderów oświaty, którzy powiedzieli, nie masz co czekać. Ile jeszcze będziesz czekał? Rok, dwa? Jeżeli widzisz, że to jest fajna idea i masz dobry grunt w szkole, nie czekaj. Po co dzieciom już teraz nie sprawić tego prezentu i wprowadzić to ocenianie, tę ideę tego oceniania w szkole, bo oczywiście jest to proces, jak było powiedziane. I też tak zrobiłem. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie, ale było ostatnie miejsce wolne. I ja to miejsce wskoczyłem, wziąłem je, dobrze, wchodzimy. Co mi się bardzo podobało, cały czas było powtarzane, że to jest proces, który trwa. Tego się nie da zrobić w pół roku, w rok. Nie. Nie jest narzucone tempo. Oczywiście rola asystenta jest nie do przecenienia. To jest świetna rzecz. Podejrzewam, że może 10 lat temu nie udało się dlatego, że zabrakło tego, co mówiła Mirka. Tej mapy, tej drogi, tej autostrady i kogoś, kto nas prowadzi. Okazuje się, że nauczyciele zostali zachęceni, świetnie weszli w te szkolenia, w warsztaty. Pracujemy w klasach 1-3, pracujemy z tymi elementami ocenia kształtującego, cele, to co było, tutaj było powiedziane, cele, kryteria sukcesów. Nawet panie same w rozmowie ze mną podjęły taką próbę w klasach pierwszych, że panie dyrektorze, spróbujmy w ogóle, może od pierwszej klasy. W tych starszych no, są te ocenia bieżące, oczywiście się kontynuujemy, ale w tej pierwszej klasie, w tych pierwszych klasach spróbujmy w ogóle wejść bez ocenia bieżącego. Ciekawe doświadczenie, jesteśmy na tym etapie i muszę powiedzieć, że przyjęło się o tyle, że nie miałem ani jednej informacji negatywnej zwrotnej na przykład od rodzica, co my robimy. Nie, zostało to tak przedstawione, wytłumaczone. Panie tak pięknie weszły w tę pracę, że czekamy oczywiście, tak jak tutaj było powiedziane, będziemy robili ankietę, będziemy zbierali informację zwrotną, ale nauczyciele nie czują, że jest to przymus. Nie czują, że ja, nie wiem, teraz będę chodził, sprawdzał, jak to się dzieje. Nie, dałem im taką swobodę i bezpieczeństwo wdrażania tej idei w klasach. I zawsze im to powtarzam. Słuchajcie, mamy na to czas. Więc róbcie powoli, sami się uczcie, przekonujcie do tego dzieci, rodziców i tak też następuje. Co więcej, okazuje się, że wielu nauczycieli w klasach starszych, 4-8, również zostało zaszczepionych i na swoich lekcjach próbują te elementy również wprowadzać. Więc uważam, że jesteśmy dopiero na pierwszym etapie, całościowy rozwój szkoły, jedynka. Sądzę, że kiedy skończymy jedynkę, na pewno będziemy się starali pójść dalej. I mam nadzieję, że to dopiero będzie można ocenić, kiedy przejdziemy tę całą, pełną drogę i staniemy na końcu i zobaczymy, gdzie jesteśmy, co udało nam się zrealizować. Uważam, że jest to świetna rzecz. Dzieci dostają niesamowitą możliwość rozwinięcia siebie bez żadnej rywalizacji, ale rozwijać swoje umiejętności, posiadać wiedzę. On się nie musi z nikim ścigać na oceny. On sam siebie buduje, sam się wzbogaca w wiedzy umiejętności. To jest piękna, piękna rzecz i sądzę, że zachęcam też wszystkich dyrektorów oczywiście do tego, żeby przemyśleli, zaznajomili się,
I to, co już tu powiedziałem, nie tylko nauczyciele, ale i dyrektorzy mają wspaniałe wsparcie, również duża rola asystenta. Ja uważam, że to jest, my dostaliśmy wspaniałą osobę, która od razu nawiązała kontakt z gronem pedagogicznym i taką informację, którą ja dostaję od trenerki, jest budująca. Tu są ludzie, którzy chcą w tym być, chcą swoją wiedzę w tym zakresie również poszerzać, ale chcą to robić dla dobra ucznia, bo to musi przyświecać, dobro ucznia, jego rozwój. Także taka jest moja historia, jak wszedłem do całościowego rozwoju szkoły. Dziękuję bardzo. To, co wybrzmiało, co wydaje mi się warte zapamiętania. Powtórnie, jest to proces. To się nie dzieje z dnia na dzień. Trzeba chcieć, trzeba próbować. Ogromne jest wsparcie dyrektora. I też, co jest bardzo dużą korzyścią, koniec rywalizacji. Dzieci po prostu się uczą, chcą się uczyć, widzą, czego się nauczyły, czego im jeszcze brakuje. Nie ma tak, ty dostałeś trójkę, ja dostałam piątkę, jestem lepsza. Tylko jest równoznaczna, tak, ta nauka wśród dzieci. To jest bardzo ważne, bo jednak od małego się uczy dzieci, że ty musisz, bo ty lepiej wiążesz buty, bo ty się szybciej ubierasz. To jakby samoistnie idzie od rodziców, a jednak tutaj jest to trochę przystopowane i to się odbija nie tylko na nauce, ale też właśnie na relacjach. I tak jak było powiedziane, rodzice to zauważyli i rodzice to docenili. Więc to uważam jest super, że tak się właśnie udaje w waszej szkole, a historia od samego początku zaczęła się od dzieci. Tak? Twoje dzieci, tak jest. Dobrze, to teraz przechodzimy na poziom wyżej, czyli szkoła średnia. Poddaję głos panu Michałowi, jak to było w szkole średniej. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem dyrektorem od 5 lat, od 2017 roku, czyli a pracuję w ogóle od początku, czyli po studiach zacząłem pracę w naszym zespole i na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. W 2017 zachciało się zmian i w związku z tym postanowiłem zmienić też optykę chyba całej swojej pracy. W związku z tym pełnię rolę, ale też byłem świadom pewnych rzeczy, podejmując to wyzwanie, zwłaszcza, że dotyczy to szkoły ponadgimnazjalnej, teraz ponadpodstawowej. My mamy 5 typów szkół w naszym zespole, czyli jest co robić, ponad 500 uczniów i zawsze gdzieś tam w tych działaniach naszych, podsumowując pewne wyniki, narzekaliśmy na tą świadomość, na to niechcenie, że oni muszą przychodzić do szkoły i gdzieś ta psychologia była skierowana w stronę uczniów, natomiast mało chyba było takiej refleksji na temat naszych działań, naszych metod pracy. W 2018-2019 przy reformie tej gimnazjalnej miałem okazję zatrudnić około 17 nauczycieli, którzy już weszli do nas z doświadczeniem jakimś tam okejowskim. To były krótsze formy, natomiast też z ich perspektywy dużo dające, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa pracy i takiej świadomości tego ucznia, jak to może wyglądać, zmieniają tego muszę na to, że wstają rano i mówią, o, chcę iść do szkoły, bo wiem, że będę się czuł bezpiecznie, spotkam twórczych nauczycieli i że wszystko będzie ok. W związku z tym przeprowadzając co roku właściwie takie rozmowy z nauczycielami na temat warsztatów pojedynczych, form jakichś wsparcia, nie było żadnej takiej inicjatywy dotyczącej szerszego programu, w którym moglibyśmy uczestniczyć. W związku z tym, że takie sygnały się pojawiły później przy przyjmowaniu nauczycieli, postanowiłem nieco więcej dowiedzieć się o szkole uczącej się, o programie Centrum Edukacji Obywatelskiej. I analizując to, stwierdziłem, że to jest coś, co jest nam potrzebne. I to tu i teraz i zaraz. W związku z tym porozmawiałem na początku jeszcze przed wejściem, zgłoszeniem się z osobami, które mogłyby być liderami, czyli też osobami, które miały już doświadczenie z ocenianiem kształtującym na poziomie gimnazjum czy szkoły podstawowej. Zdecydowaliśmy się wejść. Co prawda tych entuzjastów na początku było niedużo. My zgłosiliśmy się w dwóch grupach, tych 30, znaczy w sumie 15 osobowych, czyli u nas brało udział 60 nauczycieli. Rozpoczęliśmy spokojną pracę, bardzo taką bezpieczną i tu wiadomo, tych łatwo przekonywalnych entuzjastów nie trzeba było zachęcać, natomiast
cały problem i polegał na tym, żeby też w miarę tego trwania programów ta grupa, która jest świadoma potrzeby zmian, się zwiększała. Nie ukrywam, że mój optymizm w kontekście już praktycznie zakończenia tego programu, bo my kończymy go w przyszłym tygodniu, był chyba troszeczkę za duży. Natomiast mimo tych przeszkód, mimo rozmów, mimo trudności, grupa ludzi, która się przekonała do działań, znacznie się zwiększyła. Dzięki temu i świadomość uczniów, którzy pracują bezpiecznie, pracują w sposób taki okejowski. Zmieniła się mentalność nauczycieli, zmieniły się metody ich pracy. To jest coś, co chyba jest taką największą wartością dodaną tego programu, a poza tym ten spokój, dwuletni spokój, który gwarantuje nam takie spokojne wejście po drabinie. Ja zawsze mówiłem, że skakując na drabinę na któryś tam szczebel możemy się tylko połamać, natomiast stopniowo, krok po kroku wchodząc, wejdziemy zawsze na szczyt i my to zrobiliśmy. Uważam, że z sukcesami. Można by było oczywiście więcej osiągnąć i to ta piłka teraz jest po stronie i liderów, i kontynuowania pewnych działań związanych z ocenianiem kształtującym i z całościowym w ogóle rozwojem szkoły. W trakcie tego programu też pozmienialiśmy, optyka w ogóle na oceny sumaryczne się zmieniła, wprowadziliśmy zmiany w statucie. Mamy zapis o ocenach bieżących w formie opisowej. I nauczyciele to, ci, którzy oczywiście gdzieś się tam zaangażowali, stosują. Nauczyciele dzięki temu programowi otrzymują niesamowitą informację zwrotną na temat swojej pracy. Uczniowie są w wieku już 15-16 lat, jak przychodzili po gimnazjum, są naprawdę bardzo świadomi. Widzą, jak pracujemy, jak to wygląda. Ja też dzięki nim liczę na to, że uzyskał to trochę efekt motyla, że ich działania z nauczycielami, którzy prowadzą w ten sposób lekcje, przełożą się też na zajęcia u innych nauczycieli, którzy gdzieś do tej pory jeszcze są sceptyczni do tej formy prowadzenia zajęć, ale to jak rozmawiając z uczniami, rozmawiając z liderami moimi tutaj szkolnymi, rozmawiając z liderem, naszym opiekunem, to wszystko zawsze jest procesem i też w perspektywie tych dwóch lat przeszliśmy fantastyczną drogę, jeżeli chodzi o organizację. Szkoła się zmieniła naprawdę. Sposób funkcjonowania, sposób rozmowy, sposób relacji w ogóle. Te relacje, które od których się właściwie w szkole wszystko zaczyna. Może się też kończyć niestety. To jest fantastyczna rzecz. Młodzież, nauczyciele, którzy prowadzą w ten sposób lekcje, czują tą sprawczość tej młodzieży i świadomość młodych ludzi zdecydowanie się zwiększyła. Oni przychodzą, wiedzą, że nie będzie kartkówki, że nie będzie tego słynnego wyjmijcie kartkówki, przez to czują się bardzo bezpiecznie. Otrzymują informację zwrotną od nauczyciela, sami mogą dzielić się swoją refleksją na koniec, co jest po prostu w perspektywie nabywania różnych takich umiejętności niesamowitą rzeczą. No oni zaraz u nas po szkole kończą, niektórzy kończą edukację na tym naszym poziomie. Nie kontynuują gdzieś nauki, zwłaszcza po branżowej szkole. Doskonalą ewentualnie się w swoich wybranych zawodach, ale te umiejętności miękkie, które uzyskują dzięki ocenianiu kształtującemu, dzięki temu programowi, są niesamowite. I to pozostanie z nimi chyba już do końca. To w takiej kwestii nawet tej wychowawczej jest niesamowite. To z perspektywy takiej szkoły ponadgimnazjalnej nie ukrywam, że było dużo problemów takich właśnie natury przekonywania tej dyskusji merytorycznej, co daje nam szkoła, co daje nauczycielowi, co daje uczniowi, co daje nam jako w ogóle tutaj szkole, która chce się rozwijać, bo uważam, że to stanie w miejscu narzekanie i tkwienie w błędzie jest też błędem. Natomiast to, co wy zaproponowaliście poprzez swój program, ten całościowy rozwój szkoły, jest fantastyczną formą i ja mogę tylko zachęcać do rozwoju. U mnie takim może małym błędem było to, że wprowadzając to, mimo że przedstawiłem strukturę programu, cele tego programu, to jeszcze chyba więcej powinienem energii poświęcić na to, żeby na początku przekonać do tego, że to jest jednak proces, że to nie jest tak, że po pierwszym spotkaniu
przyjedzie opiekun, nam przedstawi i już będziemy wszystko mieli na tacy. No ale to tak się nie dzieje, my musimy się napracować i tutaj to, co jest fantastyczne, nauczyciel musi się napracować w domu. Natomiast przychodząc do pracy, to powinien być ten efekt ciepłej kawy, że on ma chodzić. Zmieniły się, mam już kilka klas, w którym ustawienie się w ogóle zmieniło. Nie mamy tych standardowych ławek, ławka za ławką. Są ustawione w tak sposób, że uczniowie wchodzą już w grupach, siadają, nauczyciel sobie konfiguruje te swoje sale. To też jest taka wartość dodana, ale to naszej świadomości nauczyciela i w perspektywie tego rozwoju od razu już pewnych metod pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To, co mi tutaj bardzo się spodobało w tej wypowiedzi, to ten efekt motyla, że wiadomo, jest grupa nauczycieli, którzy coś kiedyś słyszeli o ocenieniu kształtującym, próbują i tak dalej. Tutaj dyrektor mówi, wchodzimy w program, działamy i tak dalej, ale zawsze znajdą się osoby, które jednak mówią, ja 20 lat mam swoje wypracowane metody, koniec, kropka, ich nie zmienię. To nie jest tak. To jest tak, że zarażamy się pozytywnymi rzeczami od siebie wzajemnie. Jesteśmy ludźmi i to tak jest. Ktoś się uśmiecha, uśmiech mamy oddany. I tak samo jest tutaj. Jeżeli uczniowie sami się domagają, a tak jak powiedział pan Michał, że są tego świadomi, to już są prawie dorośli ludzie, są świadomi tego, czego się uczą, jak się uczą, czego chcą się uczyć. I jeżeli na jednej lekcji mają ten system wprowadzony, tą zmianę myślenia, to oni się domagają tego także na innych lekcjach. Więc jakby tu mamy tą sytuację oddolnego działania. Druga rzecz to, jak się poprawiły relacje i jednak informacja zwrotna, to nie jest to, co większość osób kojarzy, że trzeba napisać elaborat do danej pracy ucznia. Nie, informacja zwrotna też jest ustna i informacja zwrotna też jest w naszych działaniach. I ważne jest to, że uczniowie są tego świadomi i wychodzą z tym dalej i zarażają dalej. Tu pani Beata chciała coś jeszcze dodać, także proszę, bardzo proszę. W pierwszej swojej wypowiedzi to z perspektywy dyrektora, ale też chciałabym tu się podzielić swoim doświadczeniem z perspektywy nauczyciela, bo praktykuję jako nauczyciel, uczę na informatyki i miałam właśnie okazję, korzystając z tej zasady pierwszej wśród równych, czyli też wdrażania oceniania kształtującego, od klasy czwartej realizowałam w zeszłym roku całkowicie nauczanie i współpracę z uczniami bez ocen. I muszę powiedzieć, że to było dla mnie ogromne doświadczenie i bardzo pozytywne, bo pierwsze dni polegały na tym, że uczniowie w czwartej klasie wszystko, co się zaczynało, jakiekolwiek zadanie im się polecało, to one od razu się pytali się uczniowie, a na ocenę, czy na ocenę, czy na ocenę? Cały czas to pytanie słyszałam i w pewnym momencie postanowiłam, że nie będzie ocen, będą tylko informacje zwrotne i właściwie będziemy się uczyć bez ocen. I było to dla mnie ogromne, z jednej strony wyzwanie, bo ktoś sobie może teraz zadawać pytanie, a skąd się wzięły oceny na półrocze i na koniec roku, ale tak naprawdę analiza wymagań, informacji zwrotnych, które były w części, tak jak już tutaj było powiedziane, pisane dzieciom do prac takich sprawdzających. To pozwoliło właśnie, i co zaobserwowałam, uczniowie bardzo chętnie podejmowali pracę, nie było zniechęcenia, bardzo ambitnie podchodzili do zadań, chętnie poprawiali każde zadanie, które było słabiej wykonane. Także właśnie wbrew pozorom całkowite usunięcie ocen zaobserwowałam u nich ogromną motywację, a muszę przyznać, że w przeciwieństwie do klasy, która była jakby powodem przystąpienia do programu, to te dwie klasy, które są obecnie piąte, to znowu bardzo ambitne klasy, bardzo uczniowie z dużym potencjałem edukacyjnym i tutaj się to naprawdę mocno sprawdziło. Bardzo też dialog z rodzicami się poprawił,
ponieważ rodzice zaczęli się pytać, a dlaczego taka ocena na półrocze, a dlaczego taka na koniec roku. Byli mocno zainteresowani z tym i analizowali to, informacje zwrotne. Ja im udzielałam bardzo chętnie informacji zwrotnej i naprawdę w tych klasach w tym roku na prośbę rodziców, bo zrobiłam ankietę na koniec poprzedniego roku i na prośbę rodziców, rodzice poprosili o oceny ze sprawdzianów. I tutaj stosowane, chociaż mi jest to bardzo ciężko, ale jest ta ocena sumująca i tutaj jakby patrząc się na całe ocenianie kształtujące, no to jest ta ocena sumująca i tutaj przystałam jakby na prośbę rodziców i właśnie w tym roku tylko z takich zadań sprawdzających udzielam, stawiam oceny w formie stopni szkolnych. A tak po prostu dalej stosuję to i dzieci naprawdę, proszę mi wierzyć, są bardzo zmotywowane do pracy, chętnie pracują. Także to jest naprawdę różne techniki, które się stosuje w ocenianiu kształtującym, typu praca w grupach, parach, to poprawianie tak dużo tych umiejętności, kompetencji miękkich, które my kształcimy, samoocena, świadomość tego, czego się uczymy. Jest tak dużo tych elementów, że naprawdę jakość nauczania, jakość uczenia się naprawdę jest wysoka. Dziękuję za ten głos, to bardzo ważne. Małymi krokami zbliżamy się do końca, tu widzę gorąca dyskusja. Proszę bardzo, Mirko, oddaję Ci głos, bo byłaś tutaj przed Jurkiem i później jeszcze Jurek. Chwilę, pozostanę w tej konwencji, metaforze drogi. Dajemy Wam tę autostradę, dajemy nawigację, ale jak szybko Wy pojedziecie tą autostradą, zależy tylko od Was. Nie musicie nie stawiać ocen, o czym mówi Beata, nie o to chodzi. Weźmiecie tyle, ile zechcecie, na ile jesteście gotowi. Chciałabym po prostu, żebyście się Państwo czuli bezpiecznie i żebyście mieli takie poczucie, że nie musicie żadnej szkoły naśladować, a iść według swoich potrzeb i swoich możliwości. Dzięki. No właśnie, Mirko, bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo chciałam wam powiedzieć, że właściwie to nie ma przymusu, że na razie odchodzimy, tak? Bo to jest, tak mówisz, każdy idzie w swoim tempie i wie, ile może unieść, tak? W tej drodze. Ale chcę jeszcze tylko wspomnieć, bo każdy przeżywaliśmy ostatnio, no ostatnio, 2 lata, okres pandemii. Chcę też wspomnieć, że bardzo fajnie sprawdziło się ocenie kształtujące w okresie pandemii, gdzie jasne postawienie celów dzieciakom, którzy no co prawda w online'owym kontakcie, ale mają wypisane cele, mają kryteria sukcesów, gdzie można z nimi również w fantastyczny sposób zdalnie pracować. Ja wiem, że to nie jest oczywiście, nie zastąpi to stacjonarnego nauczania i to jest oczywiste, ale no, mam nadzieję, że Niedzielski to, co ogłosił koniec pandemii, że to się już stanie, ale no, mam pewne obawy, że możemy jeszcze co jakiś czas wracać na te zdalne, więc też uważam, że tu na to też trzeba zwrócić uwagę, że to ocenie kształtujące sprawdziło się też w takim nauczaniu online'owym. Dziękuję. Właśnie na koniec chciałam zapytać, jak to w waszych szkołach było w czasie pandemii, bo i pani Beata, i pan Michał wzięli udział w programie, jak pandemia się zaczęła i ona nadal trwa. Pan Jerzy dołączył rok temu ze swoją szkołą do programu, ale chyba już nie mamy na to czasu, chyba że w 2 zdaniach. Bardzo proszę. Pani Beato. No właściwie to trudno nam, już nie mamy porównania. Mieliśmy w pandemii i udało się, kończymy. Pewnie by było, spotykając się, bo tak było planowane, spotykając się na jakiś na etapie realizacji tego programu, spotykając się w realu, tak, no byłoby nam miło, ale myślę, że na jakości samej w sobie to nie stracił ten program. Także to, co chyba było zaplanowane, to, co mieliśmy, idąc do tego programu i to, co obserwuję, to nie ma strat na jakości. Dziękuję, pani Michale. Ja mogę tylko dodać, że w kontekście właśnie tej zdalnej nauki to ocenianie kształtujące, to bezpieczeństwo uczniów właśnie gdzieś poprzez informację zwrotną, zmniejszenie znacznie ilości ocen,
sumarycznych dawało bezpieczeństwo. Wiemy, z jakimi efektami wyszliśmy po pandemii i wiem, jak u nas to wygląda, z jakimi problemami młodzież wróciła i jak to trzeba teraz prostować, jak trzeba być uważnym na ich potrzeby i to był akurat idealny moment, aczkolwiek wiem, że w sytuacji normalnie stacjonarnej jeszcze moglibyśmy zrobić więcej. Natomiast no, na to nie mieliśmy wpływu. Tak, na to nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, żeby zapewnić uczniom bezpieczeństwo, tak? Z każdej możliwej strony. A jeżeli ocenianie kształtujące ma w tym pomóc, dlaczego by nie spróbować? Dziękuję tylko dodam, serdecznie. Tak? Pandemia uniemożliwia nam realizację w określonym czasie pewnych zadań, choćby tak. Jakieś szkolenia, warsztaty, chcemy, warsztaty muszą się odbyć stacjonarnie. No jeżeli jest zagrożenie duże, no wiadomo, trzeba przerzucać terminy, bo online'owo to się nie sprawdzi, jeśli chodzi o warsztaty, więc no tutaj było utrudnienie, ale i to możemy spokojnie, nie musi tak jak to mi się właśnie bardzo podoba, że to nie jest tak, że to już musi być teraz. Dobrze, nie ma teraz warunków, więc poczekajmy chwilę, zrobimy to ciutkie później. Więc jest ten taki luz w podejmowaniu pewnych decyzji i zadań, także to mi się też podoba. Zgadza się, jest harmonogram, ale nie ma sztywnych ram, więc o tyle dobrze wiadomo, że tak było wcześniej, nawet i przed pandemią, ale w czasie pandemii to bardziej wybrzmiało, że pojawiały się czerwone plamy na mapie, gdzie niestety nie można było się spotykać w większym gronie. Miejmy nadzieję, że to minie i że ułatwi to spotkania w realnym środowisku, a nie tylko online'owo. Dziękuję bardzo za spotkanie, za te wypowiedzi, były bardzo wartościowe i mam nadzieję, że odbiorcy tego spotkania, czyli potencjalne dyrektorki, potencjalni dyrektorzy, którzy myślą o przystąpieniu swojej szkoły do 2-letniego programu Całościowy Rozwój Szkoły, troszkę poszerzyli swój pogląd na temat tego programu. Na czacie mają Państwo link do naszej strony, gdzie są informacje na temat tego, w jaki sposób się zapisać, jakie są opłaty, jaki jest harmonogram działań. I oczywiście wszystkim osobom wyślemy zarówno nagranie, jak i jeszcze raz zestawienie tych informacji. Ja Państwu bardzo dziękuję za obecność tutaj online'owo i dziękuję za udział w spotkaniu. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy.